Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotuję wspólnie z Wami kartkę w formacie DL. Będzie to kartka jesienna. Taką kartkę możecie przygotować sami, zbikować po środku papier. Kartka powinna mieć wymiary po złożeniu 10 na 21 cm. Do mojej kartki użyję tekturek Agaterii listków. Tam szczególnie spodobał mi się kształt bawełny. Przygotowałam też bawełnę, powycinane elementy, takie kwiatowe. Może użyję pół perełek. No, ale przede wszystkim użyję także papierów. Jako papiery jesienne tutaj bardzo fajnie grał mi ten arkusz, który jest taki, troszkę powiedziałabym, tajemniczy, w takich kolorach stricte kojarzących mi się z jesienią. Mam też kilka jakichś ścinek z innych prac. Może je wykorzystam, zobaczymy. Pierwotnie myślałam o takiej czerwonej kartce, czerwono-brązowej, a finalnie poszłam w szaro, nawet nie wiem, jak nazwać ten kolor, taki złotawo-brązowy, żółty. Dobra, przechodząc do konkretów, przecinamy sobie papier, który nakleimy bezpośrednio na bazę. Ja przecinam go zawsze o pół centymetra wężej i krócej niż jest format mojej kartki. W tym przypadku wycinam sobie kawałek papieru o wymiarach 20,5 na 9,5. Wycinam go dwa razy, ponieważ obkleję zarówno przód, jak i tył mojej kartki. O, dokładnie będzie to wyglądało tak. Jako kolejną warstwę nałożę sobie papier szary. Tutaj bardzo podoba mi się to przeszycie, więc będę chciała je zachować. Drugą warstwę papieru przycinam o centymetr krótszą niż przed chwilą przycięty arkusz papieru. Czyli taki skrawek będzie u mnie miał 8,5 cm na 19,5 cm. Przycinam go pojedynczo. Tyłu nie będę obklejała już drugą warstwą. Tutaj obkleję sobie tylko przód. Teraz co prawda widzę, że chyba wprowadziłam Was w błąd, bo nie przycięłam go centymetr mniej niż arkusz, który będzie stanowił bazę. Tylko przycięłam go o centymetr mniej niż ma cała kartka, czyli ten szary fragment papieru to jest 20 na 9 cm. Ja zazwyczaj tą pierwszą warstwę przyklejam sobie albo na klej, albo na taśmę dwustronną. Tutaj akurat mam taśmę dwustronną. Taki patent, który pozwala mi nie namęczyć się z od razu środkowaniem arkusza dekoracyjnego do kartki, jest taki, że środek papieru skrapowego podklejam dwustronnie klejącą taśmą i zaczynam tylko od tego fragmentu, dopiero później zdejmuję sobie boki, co widzieliście. Ja będę chciała, aby moja kartka była skupiona w lewej, przy lewej krawędzi, żeby tam skupiała się moja kompozycja. Jeżeli chodzi o wysokość, będę ją środkować i zanim to zrobię, to chcę sobie przygotować sznureczek, z którego będą wystawały jego końce, tak żeby fajnie tworzyły mi pod kwiatkiem elementy wystające. Ciężko jest mi to opisać, ale obraz wszystko za chwilę wyjaśni. Sznurek wiążę sobie mniej więcej po środku kartki. Pierwotnie myślałam, żeby może go dać troszkę wyżej, ale jednak nie. Następnie, zanim przykleję warstwowo ten fragment papieru skrapowego, podklejam go sobie na dystans. Jak widzicie, jest tutaj sznurek. Sznurek sam w sobie i tak stworzyłby uwypuklenie, więc cały dystans podklejam dookoła sznurka tak, żeby warstwa papieru się wyrównała, żeby nic tam nie odstawało nieestetycznie, żeby wszystko fajnie ze sobą grało. Przyklejam wierzchnią warstwę na kartkę. I dalej będę układała wstępnie swoją kompozycję, to znaczy najpierw pokażę Wam w ogóle, co chcę tutaj zrobić, mianowicie po lewej stronie na tę kartkę chcę umieścić kwiatek bawełny.
Zanim rozpocznę przyklejanie elementów wyciętych, przygotuję sobie także listki, bo to listki będą tutaj odgrywały ten taki fajny, wiodący element. Mam na nie pomysł następujący. Każdy z tych listków, to miałam Wam jeszcze powiedzieć, że warto sobie te listki rzeczywiście delikatnie wycinać z arkusza, bo one są fajne, takie cieniutkie, więc żeby ich nie uszkodzić, żeby wszystko tam działało jak powinno, to warto na to uważać. Każdy listek traktuję mgiełką w kolorze brązowym, takim kawowym powiedziałabym, i na tę mgiełkę nakładam puder. Tak jak tu widzicie, nakładam go dość nieregularnie. Nie chcę, żeby to był taki listek typowo wyembosowany, chcę, żeby ten złoty, który akurat tutaj używam, był tylko takim elementem grającym drugie skrzypce. Przy okazji niekorzystania z pudru do embossingu niestety trzeba troszkę dłużej porozgrzewać ten tusz i ja to wycięłam, żebyście się nie nudzili, żeby ten film nie trwał godziny, ale uprzedzam Was, że jest taka sytuacja. Część listków traktuję złotym pudrem do embossingu, część z nich przygotuję z takimi akcentami głębokiej zieleni. U Agaterii znajdziecie oba te pudry, przepiękne kolory, świetnie się rozpuszczają, więc naprawdę ja uwielbiam od zawsze korzystać z pudrów Agaterii i bardzo Wam je polecam. I co? Dalej zapraszam Was do oglądania tego filmu. Myślę, że mogłabym od czasu do czasu się odzywać, ale też nie wiem, jak lubicie oglądać filmy, czy lubicie sobie przyspieszać, czy w ogóle słuchacie tego, co ktoś mówi. To też nie jest takie oczywiste. Więc zostawiam Was z obrazem. Jak już będę miała gotowe listki, przejdę do układania całości w kompozycję. Będę kleiła ją na klej na gorąco, bo tak jest mi najwygodniej. Będę kartkę chlapała złotym i białym kolorem. I na koniec jeszcze dodam przyklejane na żel medium, takie malusieńkie koraliki w kolorze złoto-brązowym. Więc mam nadzieję, że uda mi się Was zainspirować tą kartką. Jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń. Mam nadzieję, że może komuś się uda, będzie miał chwilę, żeby stworzyć coś podobnego, a jeżeli tak, to pochwalcie się koniecznie, dajcie znać, możecie mnie tagować. Wtedy będziecie mieli pewność, że to do mnie trafi. Albo wrzucajcie swoje prace na fanpage, na grupę agateriową, gdzie wszystkie się wspieramy i fajnie jest podzielić się swoją twórczością. Życzę Wam spokojnych jesiennych wieczorów, dużo zdrowia i dużo radości z reszty tego tutoriala.